Hej, witam was, z tej strony ja, zgod Dark Souls 3 Ringed City. Swoją pierwszą postacią już wygrałem tę grę i dziękuję Kakalmachowi za podpowiedź, dlatego wróciłem tutaj, żeby dostać się do NPC. Bo wygrałem grę, a i tak można wykonać jego linię fabularną, więc nie ma z tym problemu. Po prostu tędy przebiegniemy. Opa. Nie zwróciłem uwagi, że jak zapadła się tamta wieża, to można ją już zwyczajnie... Znaczy, zniszczyła się... Zaraz wam pokażę zresztą. Chodzi mi o to, że zniszczono tarczę. Odkryłem również jedno jeszcze miejsce, które chciałbym tu przedstawić. A, może najpierw skoro... A, zaraz, nie. Najpierw przydałoby się ich... A, dobra, nieważne. Chociaż ważne. Chodzi? Dwie krótkie tytanie, to nie? Nie, nice. Oh. Spokój. Tutaj nie mam wyparcia, łez wyparcia. O. Czekajmy, aż mi się odnowi. No come on, to był backstab. Dobra. Nie, już trzeci raz nie chciałem uderzyć górkę tytanitu. Jest czasami jakiś taki efekt, że... To na samym początku, kiedy Dark Souls 1... Dark Souls 3 na samym początku, w pierwszej części, kiedy... Uwaga, on zaraz się zmieni w mentę. Ooo! Okej, to było bardzo celne. Mówiłem o tym, że jak uderzysz, a potem klikniesz... włączyło się. Klikniesz przewrót, albo przewrót, a potem klikniesz atak, to automatycznie... Po sobie tędy przejdziemy. Pyk, drabina w dół. Fuck! Okej. What the fuck? Znów ich wezwie. Up. Zaraz. O ty suko! Fuck, ale mam szczęście, że tu jest ten Ash. Zaraz. I teraz pytanie... O, spadły mi klatki, tylko 5 klatek mi spadło, a taki duży ten delay. Nie no, Muszę załatwić tego na górze głównego dziadka. Kurwa, dokąd ja idę? Przepraszam. Zamyślam się i biegnę. Pochwalę się, że zdobyłem swoją pierwszą postacią wszystkie pierścienie, jakie są w tej grze do zdobycia. Wydaje mi się, że ten na górze jest sprawcą odradzania się ich. O fuck, nie! Puść mnie! Fuck! Do mnie czołga. Na szczęście jesteśmy silni. Stąd mogłem spać chyba, prawda? No pewnie. Nie oberwę? Nie oberwę. Ten popiół jest niesamowity. Sygnet... Boże, tego. Chciwego węża. Zdobyłem... Cud albo czar? O, jest czar. To? Zdaje się, że ten, tak. Zaklęcie wystrzeliwujące strzępy wielkiej mrocznej duszy, które długo dojrzewały w mrocznej otchłani. Jest to najwyższa forma sztuki dusz głębin. Niektóre wychodzące z mroku cienioludy są opętane strzępkami dusz, których nie sposób odróżnić od istot człowieczych. Czy ja wiem?
Dobra, możemy w końcu. Mało. A mało butelek. I dużo dusz, jak na tę postać. Kurde, to jest naprawdę ciężko się przyzwyczaić, jeżeli zlewelowanie swojej pierwszej postaci. Tu jest NPC. Jeżeli zlewelowanie postaci w swojej pierwszej kosztuje 500 000, nie? No. Oh, look at you. You've got your head screwed on, correct? Fantastic. To meet a kindred spirit on this god's forsaken crag, call me Lap. I can't remember my real name, so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh, you'll see. You'll see. Poznajemy ten głos, prawda? Oh, in all honesty, there's something I should tell you. I'm a hollow. Yes. I try to play it off, but I haven't a clue about my past, who I was, or what I lived for. Not even my own blessed name. That's why I've come here, searching for the Purging Monument. Said to be in the Ringed City, where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me remember anymore. Well, that's the long and short of it. So if I completely forget who you are, don't be wroth with me. Come on, what else can I say? I'm a bloody hollow, for heaven's sake. Well, so if I come... That's tyle, na razie od niego. Ale tą ścieżką jeszcze możemy iść dalej. Och, super, dwóch naraz. Aha! Cwaniaczku. Wtedy moglibyśmy niby zeskoczyć na głowę tego kolesia, ale polecam raczej skoczyć tutaj. Wydaje się, że to jest po prostu śmierć ku... Śmierć? Skok ku śmierci. Ale nie, zdecydowanie nie. Witam pana. O, o! Okej. Okej. Tęskniłem za tą postacią. Krótka pytanie tu razy dwa. A tu jesteś. Spróbujmy ich zebrać. O, przepraszam was na moment. Oni mi nie dadzą odpocząć. Już do was zaraz wrócę. Okej, jestem z powrotem. Trochę czasu minęło. Gdzie? Gdzie? Przydałoby się trochę siły powiększyć. Leczenie dystansowe. To jeszcze nie koniec naszej podróży. Ale najpierw wam przeczytam leczenie dystansowe. O ty suku! Właśnie usłyszałem coś i... A to suknie syn, no. Nice. Dobra pułapka. A to sobie chcę. Co, ustawię się trochę tutaj. Jest tutaj. Rzuć światło, które leczy wszystkich znajdujących się w miejscu, gdzie padnie. Cud odkryty w ostatnich dniach Lothric. Nawet ci, którzy zapomnieli już czułości i nagrody Księżniczki Słońca, starali się wspominać jej obraz. Krążące zaś o niej opowieści, choć niewątpliwie dziecinne, były z pewnością prawdziwe. Zobaczcie, o, tak dziwnie czytałem, bo powstrzymywałem się, żeby... O, żeby mi się nie odbiło. Poszło bardzo dobrze. Dawaj. Nic nie wyrzucił? Pech. Duża dusza zmęczonego wojownika. Fuck! Mój błąd, mój błąd. On ma większy zasięg. Ja też nie mam najgorszy, tylko że... Stamina.
O! No, come on. Czy ja tutaj skoczę? Tak. Mam cię. Zablokowałem w tym momencie, dlatego mnie tak odrzuciło. Come on! Niemożliwe, żeby to tarcza odbiła. No dobra. No. I zdobędziemy. Nie? A! Pff, co ja gadam. Tędy. Sztandar wojenny Lothric. Fajnie, że pomyśleli o czymś takim. Tylko nie pamiętam, gdzie to się znajduje. W tarczach chyba. Nie? A nie, we włócznie. Stosuje się jak włócznie, więc będzie we włóczniach, okej. Maszt, na którym dawno temu łopota ostrzeżony przez rycerzy Herb Lothric. Zwieńczono go ostrym ornamentem, dzięki czemu może służyć za włócznię. Umiejętność sztandar wojenny Lothric wymachujesz uniesionym wysoko masztem, jak to niegdyś czyniono przyzywając eteryczny wojenny sztandar, który napełnia bojową werwą wszystkich dookoła. To bardziej PvP jest przedmiot i zdaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. I właśnie tu jest drugie ognisko. Odpoczniemy przy nim. Zapomniałem włączyć stopy od nowa. I tu się pojawi? Nie? Okej, okay. W tym czasie, kiedy... Boże, potem... może muszę się teleportować, nie tylko odpocząć. Okej, okay. Ruszajmy tędy. Nie odradzają się... O. Nie odradzają się te anioły. Fuck, 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 fuck. Uff. Potem jak je zabiję po czwarki, te anioły się nie odradzają, to już ustaliliśmy. I ja powiedziałem, że nie wiem, gdzie go zabić. Akurat tędy sobie przechodziłem, byłem tu przecież, jak mogłem nie zauważyć? Nie mam pojęcia. Dobra. Epicka walka. No nie. No, mamy z głowy. I niedobrze zrobiłem, że zanim porozmawiałem z tym NPC, zabrałem te sztaby Tytanitu, gdzie bronił jej rycerz Haralda. To są rycerze, prawda? Właśnie tutaj się pojawił nasz kolega nowy. Nowy, w cudzysłowie. Oh, look at you. You found the treasure. Dashing. Just dashing. You'll make good use of it, I'm sure. Now, this is a little toast from me to you. See you, bro. Not much to speak of, but bottoms up to the greatest warrior there is. This really is a dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the ringed city rests below it all. This really is a dream. It actually sort of. Byśmy mieli więcej kwestii dialogowych, gdybym zanim on by nam powiedział, że tam jest to miejsce, bla bla bla, idź je zdobądź i tak dalej. I od razu skacze nam w głowie iskra, która mówi, że coś jest nie tak. Bo brzmi to zupełnie jakby to mówił Patches, prawda? I od razu wrócę, żeby ulepszyć się. 60 tysięcy jeno. Potrzeba nam. Staram się co sobie ulepszyć. Ja siłę mam 50 zgodnie z pierścieniem rycerza. A ile siły wymaga nasza broń? 50. Przydałoby się, żebyśmy... Zdobędę Havla plus 3 i Philodi plus 3. Rycerza nie. Przydałoby się, żebyśmy... Kurde, zastanawiam się, czy zwiększyć witalność, czy... A, okej. Okay. Zastanawiam się, czy to było jakieś nowe... Nie, niestety nie ma nowych... Chciałbym mieć siły 50 automatycznie. Mógłbym użyć innego pierścienia zamiast pierścienia rycerza. Ale wiecie co? Póki i tak go używam. Może po jakimś bossie? Wytrzymałość zdecydowanie przy tej broni. I teraz zobaczmy. I zastanawiam się teraz. Wygrałem tę walkę razem z Gailem. Bardzo starałem się, teraz częściej się staram, żeby wzywać na pomoc bossów, kiedy robię New Game Plus i tak dalej.
to mogę właśnie rycerza niebanka Gale'a i zastanawiałem się, czy teraz będę mógł... A no właśnie. Mogę też Lapa bez pamiętnik. Ale spróbujemy najpierw sami. Znaczy ja sam spróbuję na razie. Ile ja mam w ogóle? 48. Tędy, polecam najpierw. Uwaga na spłynięcie, zawsze na pewno tu płynie. Ou! On się teraz podpali. Uwaga, na tego, nikczemnika! Bum! Mają fajne ruchy, te stwory. O! Nie ukryję się przed tym, prawda? Au! To od razu mi odpowiedział. Okej. O, tamten teraz przestał być rozpalony, że tak powiem. Z jednym byłoby tak prościej, ale... Dlatego ja skupiam się... Dlatego próbujemy się skupić na jednym kolesiu. Niestety dostanę. Dobra, mogę teraz przerżnąć, ale tego nie zrobię. Hoppa. Teraz uderzy i... Tak. O! On teraz zgasł. On teraz się rozpali, dobra. To nam nie zadaje obrażeń. Dobrze być silnym, ale odzyskajmy wytrzymałość najpierw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, oj, muszę drapnięcie teraz. Drapnięcie i uderzenie. Cholera, teraz dostanę. Tylko zostanę. Spróbowałem się obronić. Okej. To jeszcze nie koniec walki. Come on then. Książę demonów. To jest prawdziwy boss. O fuck, to jest samo naprowadzające! Uwaga! Dram! Do tyłu. Moc chaosu. O fuck, bo tego nie pamiętałem. Raz, dwa, trzy. Czy do przodu, do przodu. A, uzdrowimy się na wszelki wypadek. On teraz... A, nie. Nie stało. O! Uf, na szczęście, myślałem, że nie zdążę. Kurde, daleki zasięg, ale do przodu, polecam do przodu, żeby za niego przejść. O, ale spieprzyłem. Pazury? Tak jest, po tyłu, na bok. Podbiegamy. Spróbujemy go uderzyć. Uderzyłem go. Przewrót i uderzenie, przewrót i uderzenie. Uwaga, na jego kontratak również. Raz, dwa, do przodu za niego. Spróbować. Te skrzydła czasem wiem, że przeszkadzają w zobaczeniu, co on robi. Uważajcie właśnie,
te jego pozycjonowanie się jest ciężkie czasami. To łatwo uniknąć, to bardzo łatwo uniknąć. Cholera. Oh shit. Niewiele dostałem. A on teraz będzie chciał zrobić te kulki? Nie. Dobra, on teraz bardzo blisko to zrobi. Fajnie, dostałem. Podbiegnie szybko. On teraz zrobi przed siebie. Ale pech. Dobra, uzyskać wytrzymałość. Przydałby mi się mieć pierścień. A! Pierścień Flody. To, oj kurde, to jest bardzo ciężko uniknąć, poza tym oślepia. Pazury. O, wbiegłem w to. Dobra, na wszelki wypadek się uzdrowię. Mogłem go teraz uderzyć, ale wolę jednak mieć pełne zdrowie. O, to będzie... O, fuck! Dziwne, zawsze mi się udawało to w ten sposób uniknąć. Teraz szybko się uzdrowię. Oj, oj, niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie oberwałem. Za bardzo jestem głodny na atak. Unik. Uzdrowienie. Do przodu. Kurde, zawsze mi się udaje do przodu, no. Dostał, ja też dostałem niestety. Uleczenie, ostatnia jest tus. Fuck, oberwałem. I zginąłem. Patrzcie, jak bardzo mało mu zabrakło. Ach, cholera. Niedobrze mi poszło. Strasznie mi niedobrze poszło. Robiłem strasznie głupie błędy, ale nie rozumiem... może go zmienić? Nie było żadnych patchy. Dziwne, bo póki z nim walczyłem i on uderzał tym AOE atakiem... Kurde, będzie ciężko teraz z tymi dwoma znowu. A zaraz, wiem co zrobię jeszcze. Aj, mam mało tego, strasznie. No trudno, poradzę sobie tak. W tym momencie, kiedy do niego do przodu unikałem, to ani nie obrywałem. W tym momencie obrywałem, dziwne. Może jakoś inaczej pamiętam. A, do tamtego to rozbiegniemy. Chociaż lepiej chyba będzie skonfrontować się od razu z nim. Zatem tylko nakreśla ścieżkę. Obrywałem? Nie ma opcji. Okej. O fuck! Zwróciłem na ciebie uwagi, że wróciłeś. Moim problemem nie jest moja broń. Wiecie dlaczego głównie zgarniam te dusze? Uwaga! Raz, dwa, trzy. Na niego. Aha, wyrwał. Teraz tam mnie się rozpalił. Więc powinienem spieprzać, ale mam mało bardzo... Aj, dobrze, że ulepszyłem tę wytrzymałość jednak. Uderzenie, pazurami do tyłu. O, teraz ten się wysadzi, świetnie. Jeszcze do tyłu, a nie. A się o tym chodziło. Uwaga. O, do tyłu! Poczekaj, nie! Ach, przepnął mnie ten sukinsyn. A, pazurami myślałem, że jeszcze do tyłu rzucisz. Okej,
Uzdrowienie, teraz... A, myślę, że skoczysz na mnie. Okej, teraz ten gaśnie. Ten się zapali. Mam dość dobry poise tą zbroją. Sprawdźmy, czy mi się uda. Respectfully. Dobra, się cofnę trochę. Okej. Mam cię. Co twój? Właśnie nie pojawiło się jego życie. Ojej. A teraz trzeba go atakować. Nie, zaraz, teraz? Ej, dziwne. Dziwne zachowanie ma. Tak, kopniakiem. Yeah. Aj, fuck, dobra, to bok. On teraz powinien chcieć zrobić taki czar. Dokładnie. Trzeba mu przerwać to. Czekaj, czekaj! Okej. Trafiłem go, nice. Widzicie? Nie oberwałem. Oj, dostałem. Uzdrowię się na wszelki. O, pazury. Bok! Do tyłu. Bo się przemieszcza kamera, dlatego do tyłu. Aj! Chciałem się zrobić. O, nice! On ma o wiele więcej życia. Możecie zauważyć to nawet. Ale nie. Dobra, nie. Teraz muszę cofnąć. Nie ma opcji, żebym... A, prawie w to wlazłem. Te śmieszne są strasznie te... Raz, dwa, trzy, cztery. O! Czy żebym wygrał? Te kule jeszcze, gdyby mnie z tyłu zabiły teraz. Dusza księcia demonów. W tym miejscu zdaje się, że to tylko pole walki, nie ma nic, żadnych przedmiotów. I zakończyliśmy dopiero wstęp nowego DLC. Mały sztandar emisariusza. Oj, przepraszam. Najpierw wam przeczytam opis duszy. O, Anfridy nadal. Dusza księcia demonów, jedna z przesunionych potęgą spaczonych dusz. Służy do zdobywania licznych dusz lub transpozycji uwalniającej jej prawdziwą moc. Demony zrodzone z jednego chaosu dzielą między sobą niemalże wszystko, w tym nawet dumę ich księcia oraz jego gasnący płomień. Wszystko po to, aby ostatni z nich mógł na nowo rozpalić. My pokonaliśmy starego króla. To był książę, być może jakaś jego spuścizna? Zaraz. A, okej, okay. Myślałem, że nie rozpaliłem ognia. Bo miałem przeczytać jeszcze jedno, klucz dostałem. Mały sztandar emisariusza. Mały sztandar używany w dawnych czasach przez emisariuszy Lorda Gwyna. Skieruj się w kierunku klifu i unieś sztandar wysoko, aby przyzwać środek transportu. Pigmejom, którzy zdobyli mroczną duszę, władca podarował miasto pierścienia. Odosobnione miejsce na końcu świata oraz swą ukochaną najmłodszą córkę, obiecując jej jednak, że pewnego dnia po nią wróci. Nie wrócił po nią, ty.
Trochę przeszkodziliśmy temu. Chociaż jeszcze kiedykolwiek miałby wracać. Wydaje mi się, że nie. Piję oczywiście tutaj do jedynki. Starty sztandar, ledwo widoczny. I znowu oni. Wy jesteście wszędzie, ale nigdzie, nie? Wysoko w górach. Miasto pierścienia. Dobrze, kochani, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!